Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Mafia Solec. A ja witam was dzisiaj w takim dość nietypowym odcinku. Jak po samym tytule możecie się już domyślać, dziś przetestujemy sobie kierownicę od firmy SciTech. Kierownicę tę otrzymałem od firmy Giant Software. Nie powiem, troszkę ta paczuszka przebyła drogi, bo szła z samej Anglii od ponad tygodnia. No, grubo było ponad tydzień. Mam nadzieję, że wszystko w środku jest ok, nic się nie uszkodziło. No, jestem mega zaskoczony, że uda mi się przetestować tak zajebistą kierownicę. Zaraz wszystkiego się dowiemy, co i jak. I najważniejsze, kochani, słuchajcie, jak sami wiecie, ta kierownica kosztuje 1500 zł i są to niemałe pieniądze, ale firma SciTech postanowiła zrobić promocję. Teraz po przecenie ta kierownica kosztuje niecałe 1000 zł. W opisie będziecie mieli link do oryginalnej strony, gdzie można kupić tą kierownicę. No i co, będziemy tu dużo mówić? Trzeba chyba powoli zabierać się za unboxing. Czy ja wiem? No może, może? Trochę? Troszkę za duży. O! Ten będzie idealny. Coś cięższego. Tutaj mam pedały do samego początku, zaraz wszystko sobie będziemy wypakowywać. Ogólnie to tak, myślę, żeby nie było tutaj niezbędnego syfu, wypakujemy to i dopiero będziemy przedstawiać, co my tutaj mamy w środku. O! Taka instrukcja obsługi. No i mamy naszą świetną kierownicę, ale chyba najważniejsze zostało jeszcze w środku. No i jest nasza wisienka na torcie. Teraz zobaczycie, o co mi chodzi, ale na pewno się domyślacie, jest to panel sterujący. Dobra, wszystko mamy już ogarnięte, także możemy powoli zabrać się za prezentację poszczególnych rzeczy. O kurcze, nawet nie myślałem, że to tak świetnie wygląda. Mamy tutaj panel sterujący, chyba jedną z najważniejszych rzeczy, którą wyróżnia tą kierownicę. Posiada on 25 funkcjonalnych przycisków w farmingu. Ustawianie tempomatu, to naprawdę teraz gra będzie o wiele, wiele bardziej realna, no ale ten joystick robi chyba największą tutaj furorę. No myślę, że można go wykorzystać do kilku rzeczy, zależy też jak kto sobie go ustawi. Ja bynajmniej zobaczę, ale prawdopodobnie jakieś opuszczenie, podnoszenie, może tura, może maszyny, nie wiem, zobaczymy. Nie jest on sporych wielkości, więc nie powinien też zajmować dużo miejsca na biurku. Kolejną sprawą na pewno będzie mocowanie. Już po samym wykonaniu widzę, że na pewno to mocowanie będzie bardzo przydatne i nie pozwoli nam na ruszanie się po biurku i też szybki demontaż całego tego panelu. Tutaj zobaczcie, mamy antypoślizgowe takie przylepki. Tutaj oraz jest śruba, którą możemy przykręcić ją do biurka. Ona też jest również antypoślizgowa. A więc co, bierzemy się za resztę. Przechodzimy teraz do kierownicy. No to zabieramy się za kierownicę. Jak sami widzicie, no kierownica nie jest dużych rozmiarów. Chyba bodajże podobna do mojego Logitecha. 900 stopni obrotu to na pewno jedna z najważniejszych rzeczy, która pozwoli nam bardzo realnie poczuć się w farmingu. Jest też automatyczne odbijanie tego, co sami widzicie. Nie wiem, może to i plus, może to i minus. Ja się strasznie przyzwyczaiłem, że kierownica mi nie odbija, więc to mi się też bardzo podobało. Ale tutaj aż tak bardzo tego nie czuć, że tak mocno to... Na pewno też ważną sprawą jest ta gałka. Miałem dokupić taką gałkę do swojej kierownicy, ale teraz już nie potrzeba. Mamy też bardzo funkcjonalne przyciski, którymi możemy super poruszać się w farmingu. Mamy tutaj takie, jak widzicie, kontrolery jakby odpada. Będzie można sobie naprawdę super ustawić chodzenie w farmingu. Mamy też z tyłu oczywiście, jak to na każdą kierownicę przystało, łopatki tak zwane. I myślę, że na kierunki będą idealne. Do tego też kilka takich niezbędnych przycisków. Myślę, że jakieś na przykład włączanie świateł, coś w tym stylu. Na pewno sobie tutaj ustawiłem. No i oczywiście na środku klakson, tego nie mogło zabraknąć. Przykręcanie kierownicy, jak widzicie, zostało tak samo wykonane jak w panelu. Czyli naprawdę super. Pedały naprawdę nie są wielkich rozmiarów, także miejsca wam nie powinny dużo zajmować. Porównując pedały od mojego Logitecha, są dwa razy większe. Jakoś ogarnę te dwie kierownice na pewno w pokoju, mam nadzieję, że starczy mi miejsca. No i co, bez zbędnego gadania zabieram się za podłączenie tej kierownicy i widzimy się w farmingu. Okej, jesteśmy już w grze, jak sami widzicie. Chwilkę zajęło mi całe podłączanie. Ogólnie, gdy już podłączymy kierownicę, firma SciTech oferuje nam swoje ustawienie. Kierownica od razu nam się sama ustawia. Powiem wam, że jest super podłokietnik teraz. Kierownicy niestety nie mogłem zaczepić o ten wyższy plat, tak jak miałem wcześniejszą tą kierownicę. Ogólnie strasznie chodzi cicho i teraz, gdy ja będę siedział niżej, będę mógł o wiele lepiej dostosować sobie mikrofon. Ta kierownica już nie będzie na tym samym blacie też jak również Blue Yeti, także o wiele lepiej na pewno będzie się też nagrywało. Dobra, przejdźmy do całości. Mamy ustawienie takie, jak nam daje firma. Ja troszkę sobie je zmodyfikowałem, ale ogólnie wszystko jest super. Jak widzicie, no fajnie można się poruszać. Tutaj no dostępny pan jest naprawdę praktycznie wszystko, co nam się tylko marzy, można wpisać właśnie w nasz
Czekajcie, ja już troszkę ogarnąłem sobie mniej więcej, jak widzicie, na górze mam, kurczę, troszkę, bo będę czasami zasłaniał, tu jakoś postaram się to fajnie zrobić, od czasu do czasu może taka kamerka by się teraz pojawiała, właśnie jedna, żeby się pokazywałoby, jak tam kierownica wygląda. Dobra, poczekajcie, podjadę sobie, przyłącz, przycisk numer 20, szukamy 20, mamy, pyk, super, musimy teraz rozłożyć. No nie, no kurczę, wszystko naprawdę działa idealnie, mówię, muszę tylko ogarnąć i jest już super. Przed chwilą, jak sam sprawdzałem, tur chodzi naprawdę rewelacyjnie. Chciałbym wsiąść do środka, a nie ogarnąłem tylko kamerki, która jest. Dobra, czekajcie, tutaj obracanie sobie ustawiłem na to. Tym oto takim, tym naszym pięknym joystickiem można sobie ustawić podnoszenie, opuszczanie w kombajnie motowideł. Także tutaj mamy super to już ogarnięcie. Pedałki oczywiście super naprawdę chodzą tak samo jak w tamtej mojej kierownicy. Dostosowujemy sobie prędkość, zależy jak bardzo dociśniemy pedał, gazu czy też hamulca. Bo oczywiście mamy też i cofanie na tylnym. Także wszystko tutaj w środku działa pięknie. Panel muszę sobie jeszcze dostosować. Ogólnie rozrysuję sobie te najważniejsze takie funkcje, które mi będą na pewno potrzebne podczas grania. Gdzieś taka kartka się na pewno też pojawi. Ale już na pierwsze wejście powiem wam, że naprawdę wszystko idealnie działa. Mówię, tylko muszę teraz kamerkę ogarnąć. Czekajcie. Podnieś, wymień, wyłącz, przełącz. Muszę przełączyć. Podnieść zmiarkę, przycisk 19. Aha, wszystko mam tutaj już pod ręką, mi się nawet ustawiło. Dobra, super. Czekajcie, tym można sobie przemieniać się. Tutaj mamy oczywiście już też przenoszenie się pomiędzy maszynami, można cofać wstecz, do góry, do dołu, co nam się tylko marzy. Przyłącz, przycisk numer 20, dobra. Teraz jakimś czasem na pewno sobie ogarniemy opuszczanie, podnoszenie. Ale zaraz wam idę pokazać tura, no bo z turem to jest naprawdę rewelacja, powiem wam tak szczerze, że jestem mega, mega zaskoczony. Dobrze, że nie kupiłem tego joysticka, kierownica chyba akurat trafiła wtedy, kiedy była najbardziej mi potrzebna. Czekajcie, chciałbym wejść do środka, nie, jednak nie ustawiałem sobie tej kamerki, ale to zaraz wszystko ogarniemy, okej, to patrzcie co się teraz dzieje z turem. Do tyłu podnoszenie, do przodu opuszczanie i teraz tak, na... Poczekajcie, bardziej wam to jakoś zrobię. O, na boki. Tak, tak, identyko chodzi tur. Jest ustawiony jak u wujka, pamiętam jak ładowałem belki. To tak właśnie idealo było. Tutaj na przykręcenie w lewo, w prawo, jak widzicie, otwierają i zamykają mi się. Czekajcie, pokażę wam to z innej perspektywy, żebyście wszystko ogarnęli, jak fajnie naprawdę to działa. Teraz ładowanie belek będzie na pewno. Można wykonywać dwie funkcje naraz. Podnosić i od razu, o, patrzcie. Widzicie? Można opuszczać i również, czekajcie, bo teraz... O! Opuszczamy i od razu podnosimy, także naprawdę zabawa z belkami będzie przednia. Już nie mogę się doczekać pierwszego grania. Zaraz chyba pójdę coś nagrać. Oczywiście klakson działa tak jak wspominałem. Co jeszcze tutaj ciekawego? No praktycznie mówię, tempomat. No tempomat to jest super sprawa. Czekajcie, muszę teraz zobaczyć, zmienić maszynę. Nie, tu nie tu. Nie wiem, który miałem zatwierdzanie tempomatu, wiecie? Nie sprawdziłem chyba tego. Wiarkę, odłącz. Ale tak, jeszcze możemy sobie, patrzcie, mamy tutaj na przyciskach, mamy nasze finanse, mamy sklep, naprawdę poruszanie działa identyko jak na moim padzie, także mam tu wszystko ogarnięte, wybieranie, pyk, myk, zobaczcie, cofanie się, wszystko można bez używania myszki, także jak sami widzicie, mam tą myszkę schowaną, postaram się, no na pewno troszkę czasu będziecie musieli mi dać, abym ogarnął to wszystko na odcinkach. Dobra, wychodzimy sobie. Mamy również i tak pod tak zwane, i nie wiem jak to jest, cały nasz panel magazynu, tego co mamy dostępne w schowkach, wybieranie teraz, myk, 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 w drugą stronę, cyk, cyk. Także super to działa, nie trzeba w ogóle używać myszki ani klawiatury. Muszę teraz to wszystko jeszcze sobie do końca bardzo fajnie ustawić. Z tym tempomatem na pewno będzie super sprawa, ale też i na samych pedałach idzie fajnie sobie pograć, dostosować tą prędkość. Powiem wam, że dobrze, że ta kierownica odbija, bynajmniej w farmingu pasuje. Do innych gier nie, raczej dobrze, że mam tego Logitecha, z racji tego, że no, na Logitechu jednak fajniej się gra, gdy ta kierownica się nie odbija, na przykład w Amerikana, czy też w Need for Speeda.
My sobie jeszcze włączymy, czekajcie, tutaj muszę tylko zmienić narzędzie. Super. Tutaj do środka i możemy jeszcze mieć, mamy takie opcje na ten jeden przycisk, że możemy albo o do góry, do dołu, do przodu, do tyłu, albo właśnie, a bo wyłączyłem, przepraszam, zmieniłem sobie tutaj na tą opcję, bo tutaj miałem poruszanie się w środku zamiast tutaj na kontrolerach, to miałem tutaj, także no o wiele bardziej mi tutaj pasuje, ponieważ mam to pod ręką, a tutaj bym musiał oczywiście jeszcze szukać tego wszystkiego. Także co, myślę, że na wielki plus kierownica. Jeżeli chcecie, macie kiedyś chęć ją kupić, to naprawdę polecam kupić ją teraz, póki ona jest jeszcze w takiej cenie. Później na pewno ta cena po jakimś czasie wzrośnie. No chyba, że już ta sprzedaż będzie naprawdę dobra i zostawię ją w takiej cenie, ale no tego to wam nie mogę zapewnić. Powiem wam, że no naprawdę teraz gra w farminga stanie się już tak realna, że nic, tylko czekać na 17. Mam nadzieję, że tam naprawdę też popłyną i zrobią zajebistą grę. Ale no co, no na razie pozostaje nam czekać. Wyjdźmy sobie teraz, pobiegajmy trochę, czekaj. Ojejku, ja chciałem na pedałach sobie pobiegać. Powiem wam, że fajne ujęcia będzie można zacząć nagrywać z farminga. Jakieś filmy na pewno kiedyś coś sobie nagramy teraz, jak zobaczcie, jakie płynne ruchy można robić. Także no co, ja wam dziękuję za uwagę. Kierownica pojawi się już w najbliższym odcinku z farminga. Także co, zostawcie łapkę, komentujcie, subujcie, czytajcie opis. Na razie, trzymajcie się, cześć!